Dzień dobry. 99. Tour de France. Czas zacząć, o czym z przyjemnością informują Krzysztof Wyrzykowski i Tomasz Jarański. Zapraszamy na 3-tygodniowe emocje. Dużo gór, dużo płaskich etapów, a wszystko rozpoczyna się w Liège od prologu. I wziąłeś taki bardzo głęboki oddech na 3 tygodnie. Na marginesie tego wywiadu mam jedno zdanie na zakończenie. Zeszek ładnie się uśmiecha kancelara do Petry, a Petra do kancelara. Wygrywać. No brawo. Brawo kancelara. Petra na razie podoba. Na razie nie, bo to jest dawno pierwszy nie punkt. Ja piszę. Pierwszy punkt Krzysztof Wyrzykowski, Petra. Nie zameczki, rozpoznał nie rzeczki, nie widoki. Petra, no, na razie Petra. Petra. Przecież tu jesteśmy w centrum. Jesteśmy w centrum miasta. To do jutrzejszego, od jutra ty będziesz przeprowadzał rozmowy w imieniu Petry. Przypuszczam, że będą ładne rozmowy Petry. No i teraz Tony Marki, bardzo na Igrzyskach Olimpijskich. A czy mogę coś powiedzieć? Bardzo ładne, nie, bardzo ładne wnętrza były. Widziałeś, jaki piękny nie, był. Nie, patrzyłem no w oczy Petrze. No nie, no, i próbowałem zgadnąć. Co bardzo ładne wnętrza były. Dla tego miasta ja jeszcze tylko powiem, że Liège jest miastem par excellence uniwersyteckim. Jest piękne. To mówiłeś już. Tak, już mówiłem? Tak samo powiedziałeś, par excellence uniwersytecki. Albo chciałem powiedzieć, czy ty to chciałeś zwrócisz tak, na tak, to. Jak profesor tak, powiedzieć. Czy ty zwrócisz uwagę na to. Ja wróciłem. W 24 wyższe uczelnie znajdują się w Liège i tam studiuje ponad 40 tysięcy studentów, też mówiłem, nie? Cummings, drugi rezultat. Jeden no ze więc, studentów. No więc, jeden ze studentów. Uniwersytet tamtejszy był założony w 1817 roku. No, gdzie tam do Jagiellońskiego? No ale wiesz, a co to jest tutaj takiego czerwonego? Oto jakaś reklama chyba związana z Tour de France, nie spodziewałem. Może studio Wedla na dachu. Wszędzie jest Wedel. No w Belgii jest co prawda czekolada, więc tam ta. Wedla by nie dopuścili. A widzisz, teraz jest moda, żeby coś budować na dachu. A grałeś kiedyś w kapsle? Nie grałem w kapsle, ale to dawne dzieje. No, dawne grali. Dzieje, ale teraz przypominamy tę grę, choć w takim wymiarze troszeczkę innym, bo nie zapraszamy na piaskownicę, nie zapraszamy gdzieś na jakieś asfalciki, żeby na narysowanej trasie klikać sobie, klikać, już mówię po nowoczesnemu. Pac biskup. A symbolem miasta, którego na razie nam nie pokazano, ja będę ci jest taka mówił. Pika. Jest taka pika właśnie i ona, proszę Państwa, nazywa się Le Perron i wybudowana była chyba w 1468 roku. Grabsz na mecie, ale to jest dopiero 11 rezultat. Ja wracam do tych kapsli. A ja do tych pik. Dobrze. Pika sobie pika. Zwycięstw w prologach 4 już na koncie. Ten 2004 to było jego pierwsze zwycięstwo. Jeździł wówczas w drużynie Fasa Bortolo. Kto był drugi za kancelarą? Pytanie dla ciebie, też przygotowałem zagadki. No? W 2004 roku? No, no. No jak to no jak, no jak nie pamiętasz, to test na inteligencję. Armstrong. Tak jest, wygrał pan 100 złotych, uścisk w dłoni prezesa. Nie rower od firmy BDC, broń Boże. Dziękuję bardzo. Grę, proszę, tak jest, Maigret i proszę sobie wyobrazić. Ale on się chyba mieszkał we Francji, pisał we Francji. Przetransferował z Liège. On mieszkał w Szwajcarii również, on różnie mieszkał ze względów podatkowych. Natomiast spryciu. Pochodził z Liège i wyobraź sobie, kiedyś byłem w takim hotelu, mieszkałem, tylko opowiadałem w Liège. I przyszedł do ciebie komisarz. Nie, gdzie nie było numerów pokojów, tylko były tytuły jego książek. Przepiękny zwyczaj. No więc no, tak, no. Twoim, jakbyś miał jakiś hotel w Braciakach na przykład zbudowany, no to też kilka tytułów książek mogłoby służyć jako numer.
Na przykład? No na przykład Mój sport, moje życie, co się ukaże, nie da. Ta książka niebawem się ukaże. Bardzo interesujące wywiady. Czytałem w rękopisie. Znakomite. Cymes. Tak, Cymes. No, dziękuję ci bardzo. No, z Włodzimierzem Lubańskim, z Robertem Korzeniowskim, taka przechodzona troszeczkę książka. Przechodzona, bo tytuł był. No i, ale z Ryszardem Szurkowskim to poezja i klasyka kolarskiej lektury. Być liderem. A Tytaniszos? Nie chciałbyś mieszkać w pokoju Tytaniszos? Tak, chciałbym. Zwłaszcza dzisiaj, prawda? Zwłaszcza dzisiaj. Może Millar dołączy do tego grona, bo niewiele sekund mu tutaj brakuje, aby wyprzedzić Grifko i Alan Piper by się cieszył. No, no i zobacz, może być, że no, będzie. Bardzo dobry czas będzie. Nie, chyba nie da rady. Jednak Grifko. Ciągle Grifko, proszę państwa, Ukrainiec. No, a jutro co na Ukrainie? Proszę, w Kijowie. No właśnie, no, Grifko może być bohaterem. Myślę, że będzie na finale, na finałowym meczu? Nie. A Grifko myślę, że to jest Grzywko? A tak, prawda? Ja nie wiem. No dobrze. Może czyli, Grzywka. Czyli Millar może już zamieszkać? Nie, na razie Grifko mieszka w pokoju Tytani Szos w Praciakach w hotelu Krzysztofa Wyżykowskiego. Ale ty nie śmiej się, bo w Praciakach budowany jest duży bardzo hotel. Ale nie ty budujesz. A no nie ja buduję, ale niedługo będzie bardzo duży, piękny. To jest wyścig 3-tygodniowy. To nie jest tylko sobie taki jednodniowy wyskok. Ma rację, widzisz. A jak oceniasz francuski Petry? Petry, nie wsłuchiwałem się, co mówi. Ale ja chyba z nią rozmawiałem też po prostu. Tak, ale on jakoś nie patrzył jej w oczy w przeciwieństwie do Kancelary chyba, tak? Kancelara był uśmiechnięty, więc to... Tak znacząco. Znaczą. Uśmieszek błąkał mu się na ustach. Raczej tak. Nie jestem pewien, czy pani Kancelara nie powinna bacznie oglądać tych wszystkich. Wszystkie żony oglądają wyścigi. Larskie. Patrz, jak ładnie położone jest. Naprawdę podoba mi się to położenie miasta. Proszę. Standard Liège. Nie, to jest dworzec. Tak widzę. To jest ten dworzec, o którym państwu mówiłem. Piękny dworzec. Czy tam było euro? Bo takie ładne rzeczy są. A to lotniska też. Liège ma bardzo ładne lotnisko. Ale słuchaj, Tomku, muszę ci to powiedzieć państwu też. Proszę państwa, najpiękniejsze lotnisko, jakie widziałem, to jest dworzec Liège GMU. Najpiękniejsze lotnisko, jakie widziałem, to jest w Gdańsku. Przylotowe. O ten hol przylotowy, budynek przylotowy, nie odlotowy. Zaraz, nie, kłamie. Odlotowy. Terminal. Terminal, o widzisz. Którzy wystartowali. Jeszcze wrócę do tego euro, bo wspaniałe. I ten finał cudowny. I niech ci Włosi wygrają. To ja właśnie mam takie życzenie. A ja dla odmiany będę trzymał za Hiszpanię. Przecież Włosi grają najpiękniej. No ale... Ale najwięcej ja strzelają. Będę trzymał za Hiszpanię. Na przekór tobie. Ale Pirlo. No Pirlo. No Pirlo. No Pirlo jest w ogóle... Iniesta. No Iniesta, nie, no tam zakręcony tak. Miliony podań i żadnego strzału. Nie. Pięknie, wierzmy. A pamiętasz, kiedy było nie deptać trawników, a tam wszyscy depczą? Podobno należy deptać trawnik, bo wtedy jest dużo lepiej. Chyba że się robi otwarcie euro, to nie wolno zrobić. Mój drogi, ja już kiedyś mówiłem, że studiowałem turystykę i rekreację, miałem geografię turystyczną, to na zajęciach mieliśmy kazali wam deptać? Wzór na deptanie trawy. Naprawdę. Widzicie, tutaj jest takich troszeczkę nierówności. To jest właśnie Pałac Biskupi. To nie jest Pałac Poprawy, ja skąd? To nie jest Pałac Biskupi, to jest Plac Lambert. No tak, i tam jest pałac. Ale to pałac, ja ci pokażę, jak wygląda. Widzisz, jak wygląda pałac? André Greipel, ten, który wygrywał etapy Tour de Pologne w Krakowie i będzie miał swoje trzy grosze do powiedzenia w rywalizacji z Cavendishem. Czy on ma coś wspólnego z Pałacem Biskupim? Greipel pytam. Nie. Greipel nie. Co się ty zastanawiasz? Do pierwszych podjazdów. No to ja już mam swojego faworyta. No właśnie, nie powiedziałeś kogo. No, zapytaj Petrę, co ci powiem. Kancelar. O, widzisz. No. Bo to jest ważne.
te przygotowania, wiesz, będziemy bardzo chyba bacznie śledzić, kto wygra, jak wystąpią w Londynie ci, którzy byli na Tour de France. Myślałem, że powiedziałeś, jak wystąpią blondyni. I ci, którzy będą w Tour de Pologne. No, pomyśl sobie na przykład trzech medalistów z Tour de Pologne. No to Czesław Lang w ogóle byłby bardzo... Pozdrawiamy Czesia. Panu, bardzo serdecznie. Panu małżonkę też. Tak, panu dyrektorowi by pokazał. Zygu na paluszkach. Tak. Proszę, robię krótszy wyścig, ale to... Może helikopterem? O! Thank you for coming to my... A, dziękujemy za przyjście na moje urodziny. Tak było? A! Ale kto to tak zaprosił nas? No ten kolarz, który stoi teraz na podium. Ale czy ty wiesz, gdzie on te urodziny urządza? No, urządzał pewnie Burkhardt, Markus Burkhardt. Ale dlaczego on zaprasza ciebie, a mnie nie zaprosił? Nie, podziękował tym, którzy byli na jego urodzinie. A, to znaczy nie nam. Nie, nie byliśmy. Nie. A jak oceniasz angielski, Petry? To do mnie pytanie, czy do Wigginsa? Nie, do Wigginsa nie. No, Wiggins tak ładnie. Oglądałeś prezentację wyścigu? Tak, chwilowo. Aha. No bo opowiadałem ci chyba, że nie mieli pod ręką tłumacza. Daniel Mąża, speaker, nie miał pod ręką tłumacza, który przetłumaczył to, co odpowiedział Wiggins na pytanie. Zaczął się nerwowo oglądać, no i zadał mu kolejne pytanie, a Wiggins na to odpowiedział: po co mnie pytasz, jak i tak nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Tak powiedział publicznie? Tak. Ale żartując chyba. No troszeczkę żartując, ale rzeczywiście bałaganiarska była ta prezentacja. Czesław Lang robi znakomicie lepsze. Na mecie. Wiesz co, my chyba wygrywamy z Włochami. Tak mi się wydaje. Ale w piłkę? Nie w piłkę, tylko w reklamach. A, w reklamach. W zasadzie nie powinniśmy komentować reklam, bo jak będzie powtórka, to nie, mogły nie te reklamy być, tylko inne. Ale jak widzę reklamę Tour de Pologne, brawa dla Czesława Langa i dla tych osób, które robiły tę reklamę, no bo w porównaniu do tego Basso i Nibalego gotującego buta, to jest niebo a ziemia, to jest kosmos wręcz. Od początku EDB, czyli Edward Borysewicz, no, tak? No i dlatego ta sprawa będzie drążona do przez końca. Setki lat, a nawet może tysiące. Myślisz, tak? I dopiero wtedy odkopią gdzieś krew Armstronga. I powiedzą, że to nie Armstrong wygrywał wyścigi, tylko na przykład, nie wiem, Ivan Basso. Słuchaj, ja mam swoją teorię na temat dopingu, bardzo prostą i czytelną. Jeżeli kolarz... Kolarza. Jeździł dobrze, wygrywał dużo, gdzieś go było widać. I nagle, czy po jakiejś tam dyskwalifikacji, czy nagle gdzieś tam znika. To i znaczy, jest że słaby. Jechał. No, nie ma siła. Jeżeli to ktoś... mówisz mu, przepraszam. A tutaj w kontekście Armstronga, to też jego były kolega, Levi Leipheimer. No, ma ambicje duże. On jednak woli, żeby na niego mówić Levi, tak? Z amerykańska, tak. A nie Levi? Nie, przejdziemy chyba na Levi, dobrze? No ale jak on tak prosi. Ale on tak ciebie prosił bezpośrednio? Tak, rozmawiałem z nim pośrednio. No dobrze, ale mnie to śmieszy. Dlaczego? Levi? Na zdrowie. Nie, to amerykanizowanie takie już na siłę, więc Venus, Sirina, o Jezus, to straszne jest. A ten podobny do Armstronga, widzisz? Tour de France też już wstawał na podium, prawda? No to wydaje się, ale Mięszow to też jest jakoś tak... Nie jest typem bohatera Tour de France, prawda? Dobrze, że nie powiedziałeś co innego. W ogóle tutaj mamy całe mnóstwo zwycięzców wielkich dżirów, chciałem powiedzieć. Bardzo ładnie, wielkich dżirów. Tak, w tym roku... Troszkę. Tak. No to o Ryszardzie, tak? Tak, tą tak, anegdotę. Tak. Najpierw o Ryszardzie. No to jechał sobie na rowerze, no i była tak grupy młodzieżowców, mieli tam sporą przewagę nad peletonem i Ryszard jechał za nimi. W kolumnie samochodów, troszkę się tam za klamkę podciągając, ale generalnie cały czas jechał za tą grupką. No i
jeden z sędziów zobaczył jadącego kolarza bez numeru, więc podjechał, zobaczył, że to Ryszard, mówi, no proszę pana, pan tutaj nie może jechać, no bo tu jest wyścig bez numerów, nie można. No to Ryszard się zapytał, no a co ja mam teraz zrobić, czy zostać gdzieś, czy może pojadę do przodu? A sędzia na to, nie, tylko nie do przodu, więc świetny żart Ryszarda. No Petra, widzisz, coraz lepiej się orientuje, nie tylko w tenisie stołowym, ale w kolarstwie. Ona zresztą, nie wiem czy ty pamiętasz, była na Mistrzostwach Świata w kolarstwie również już, jak jeździliśmy jeszcze na tę imprezę, to wtedy Petra występowała jako współpracowniczka. Tak? Tak. A ja staram się zawsze na wszystko zwracać uwagę. No, pełna dowolność. Nie jest to zakazane, broń Boże. Broń Boże. Różna nawierzchnia. No, na razie Wigginsowi pali się zielone światło, a widziałem, że kiedy poprzednio przejeżdżali kolarze, chyba nawet Peter Sagan, poświeciło mu się czerwone, i a teraz na żółte. Się? Zatrzymał się. Ale może to był jakiś omen. Też nie byłbyś specjalistą od prologów? Z racji wagi. Wagi wzrostu, bo powiedziałeś wysoki chłopak. No tak, tak. Ja myślę, że teraz mamy takich bardzo fajnych Paweł Bernas i Kamil Gradek i jeszcze Adrian Kurek. Wysokie chłopaki, tak wyglądają jak Holendrzy. Bardzo dobrze Gradek i Bernas spisali się na Mistrzostwach Polski i wyobraź sobie, od razu ich Dariusz Banaszek pozyskał do swojej drużyny BDC. No, wzmacnia się Dariusz Banaszek. Ja bym chciał, żebyś mieszkał na tej barce tutaj. No, płyń barko moja, bym wtedy śpiewał. Ale byś mógł sobie na niej mieszkać, bo tam ładnie się mieszka, super. I bym się przemieszczał razem z prologiem wzdłuż Mozy. Ja bym ci tam taką kajutkę zarezerwował. Mamy jakieś ciekawe pytania, zagadnienia? Nie wiem, czy mamy pytania, wiesz, ja widzę tutaj na moim tym, widzę Platiniego uśmiechniętego, to nie wiem, czy on ma do nas jakieś pytanie. No, musisz czy w dół zjechać. Ale ja celowo chciałem popatrzeć na pana Platiniego, bo on się bardzo cieszył ze znakomitej organizacji Euro. A ja bardzo lubię tych, co to ciągle narzekają na Euro i mówią, że my nic nie potrafimy zrobić, wiesz. My nic nie potrafimy tak, zrobić. Tak, zabroniłbym. Ja i ty? No, tak, ale my jako naród. Ja to zabroniłbym im mówić w ogóle. 250 karnych mi strzelano. Obroniłem 200, tylko 50 puszki. Ale ja ci nie strzelałem. No bo byś nie strzelił. Ja? Dołączyłbyś do grona tych 200. Ja bym ci tak strzelił jak Pirlo. Vandenbroek, o to byś nie dał rady, bo ja stałem jak mur, zajmowałem pół bramki. A bo takie małe bramki były. A gdy się długo gada, to jest przerwa, usłyszymy się za 1,5 minuty.